Oczywiście są piękne. No ty to jesteś prawdziwą artystką. Daj spokój, to nic wielkiego. Musiałabyś zobaczyć, jak potrafię poprawić brwi. To jest dopiero sztuka. Nie no, ale jest pięknie. Bardzo ci dziękuję. Miła sprawa. I co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Tak, tak, do zobaczenia. No i pozdrów Marcina, koniecznie. Szukacie osób do pracy? No, ostatnio dwie dziewczyny mi się wykruszyły i mam takie luki w grafiku, że dramat. No, a nie myślałaś, żeby zatrudnić kogoś, kto siedzi od dawna w temacie i sam wygląda jak żywa reklama kosmetologii? No jasne, ale masz kogoś konkretnego na myśli? No ba, tada. Naprawdę byłabyś zainteresowana? Pewnie. Nie myślałam o tym do tej pory, ale uważam, że to byłoby coś dla mnie. No tylko, że wiesz, że do tego trzeba troszeczkę więcej niż dobre chęci. To znaczy? Trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje. Są takie specjalne kursy, szkoły, szkolenia. Tylko, że to troszeczkę trwa i jest dość czasochłonne. No tak, wiadomo. No nic, okej, okay, to ja w takim razie lecę. Dzięki piękne. Pa. Pa. Na razie. Trzymaj się. Pewnie, że jej przekażę, nie? W ogóle fajnie, że się tak zgadałyście. No, dzięki, Judetka. Cześć, trzymaj się. No kurde, za późno, no. Co za późno? To była Judyta? No tak, no dzwoniła właśnie i chciała, wiesz, mógłbym ciebie od razu dać do telefonu, bo chciała numer. Ale dobra, nie martw się, ona i tak do ciebie zadzwoni, nie? A po co? No, podobno byłaś zainteresowana tą pracą w salonie, no i wiesz, spodobało jej się i chciała się odezwać. Tak cię uprzedzę. Do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, których, uwaga, nie posiadam. Oj, ale spokojnie. Zrobisz te odpowiednie kwalifikacje, kursy. Judyka się wszystkim zajmie. No i wiesz, i cię przyjmie do pracy. Serio? Chcesz mnie zatrudnić? No, mega, zrobiłaś na nim wrażenie. Słyszałaś? Koleżanka będzie nie chce mnie zatrudnić do siebie, do salonu. Tylko muszę ogarnąć kwalifikacje. Ale ty co, będziesz wstrzykiwać botox i te sprawy? No, na przykład, ale głównie raczej makijaż permanentny. No wow, no to super! Słuchajcie, jakie jaja! Właśnie dostałam ofertę pracy w salonie kosmetycznym. W końcu coś, co lubię, a nie tylko lanie piwa nudziarzom. Jakby to powiedziała Mela, gwiazdy są w odpowiedniej konfiguracji dla Dominiki. No, a u was jak tam, jakieś sukcesy czy zwała?